czy będą dostawały taką, jaką miały dostawać. Więc no, chaos tutaj jest straszliwy. Czy ja mogę, bo właśnie do obu panów, nie wiem, czy zdążę jeszcze przed wiadomościami, ale wydaje mi się, że bardzo ważnej rzeczy powiedział pan Cezary Mech, a mianowicie jednolity podatek powinien być także elementem polityki prorodzinnej, proprzedsiębiorczej. I w tej wersji, która była zaproponowana też jednolitego podatku w zeszłym roku przez Ministerstwo Finansów i ministra Szczurka, poprzedniego ministra finansów, był ten element dotyczący liczby osób w gospodarstwie domowym, czy liczby dzieci, tak? Czyli płaciło się tym mniejszy podatek, im więcej dzieci było w rodzinie. Oczywiście teraz szalenie trudno jest wkomponować ten element w jednolity podatek, ponieważ mamy już program Rodzina 500+, i rodziny z dziećmi dostają te pieniądze w inny sposób, a szkoda, bo można było ten element tutaj wykorzystać. Tyle by nie dostawały. Tyle by nie dostawały. To wszystko. Tyle by nie dostawały. Bądźmy tutaj szczerzy, biorąc pod uwagę... Ale to nie o to chodzi, czy ile by dostawały. Chodzi o to, że byłby rzeczywiście element wpływania na rodziny, zachęcania je do tego, żeby posiadały dzieci. I teraz drugi wątek, o którym pan mówił... Każde dziecko, dodatkowe dziecko... Każde dodatkowe dziecko, no to jest 6 tysięcy ulgi podatkowej. No, to jest sporo. Nieporównywalne z tamtymi prorodzinnymi regulacjami. Ale to wszystko na tym samym systemie buduje się dzisiaj jednolity podatek, z tego co wiem. W Ministerstwie Finansów dokładnie na tym samym modelu, który, zresztą on powstał wcześniej, jeszcze przed ministrem Szczurkiem, i na tym samym modelu buduje się... Tutaj wejdę w zdanie, chyba byłem pierwszym, który widział... Widział praktyki przerywania sobie w tym programie, prawda? I kwestia przedsiębiorczości też niebywale ważna, ponieważ znowu mamy sygnały, że jednolity podatek obejmie przedsiębiorców. Ale o tym powiemy za chwilę, bo za moment będą wiadomości. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła 10.30, Aleksandra Kozera zapraszam. Za godzinę premier Beata Szydło zainauguruje w Katowicach program Mieszkanie Plus. Na gruntach należących do Skarbu Państwa mają być wybudowane i udostępnione tanie mieszkania. Lokum będzie można pozyskać na własność lub wynająć. O tanie lokale mieszkalne będą mogli się ubiegać wszyscy, preferowane jednak będą rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach. Pierwsze lokale mają być gotowe i oddane do użytku za 2 lata. Rzecznik rządu odpiera krytykę umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, CETA. Dziś ponownie będą o niej rozmawiać członkowie gabinetu Beaty Szydło. Rafał Bochenek mówił w radiowej jedynce, że dokument krytykuje głównie opozycja, która będąc u władzy zakończyła negocjacje nad porozumieniem CETA w 2014 roku. Twierdzi ona między innymi, że po podpisaniu porozumienia do Polski trafi żywność genetycznie modyfikowana, czego to porozumienie nie zakłada, mówi rzecznik rządu. Odpierał też zarzuty, jakoby ucierpieć miało polskie rolnictwo. Rafał Bochenek zwrócił uwagę, że porozumienie CETA będzie musiało jeszcze zostać ratyfikowane przez polski parlament kwalifikowaną większością głosów. Dodatkowo na porozumienie muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Do tej pory mimo 2 posiedzeń Rada Ministrów nie wyraziła opinii o CETA. Komisja Europejska chce, by umowa została przyjęta pod koniec miesiąca na szczycie przywódców Unii w Brukseli. Rada Mediów Narodowych zdecyduje dziś, kto zostanie nowym prezesem Telewizji Polskiej. Początek jej posiedzenia o 12. Przypomnijmy, w piątek w Sejmie odbył się ostatni etap konkursu, podczas którego Rada Mediów Narodowych wysłuchała 4 kandydatów na stanowisko szefa telewizji publicznej. Obecny prezes TVP Jacek Kurski, szefowa telewizji Bielsat Agnieszka Romaszewska-Guzy, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński i reżyser Bogdan Czajkowski mówili m.in. o
własnych pomysłach na realizację misji publicznej i finansowaniu Telewizji Polskiej. Dobiega końca Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Dziś ostatni dzień sesji panelowych, dyskusji i prezentacji. Najciekawsze sesje, które znalazły się w dzisiejszym programie, to m.in. Białoruś, wrota do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu, firmy rodzinne, szkolnictwo zawodowe, zawody przyszłości czy rynek farmaceutyczny. Wiele uwagi poświęcone jej zostanie także mediom społecznościowym i nowoczesnym narzędziom internetowym oraz ich wpływie na prowadzenie biznesu. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 11:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 10:00. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Przypominam, w naszym studiu goście pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, pan Cezary Mech i pan Witold Gadomski. Przy głosie była pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Mówiła pani o wpływie jednolitego podatku na przedsiębiorczość. No tak, oczywiście znowu mamy strasznie małą wiedzę, mamy tylko informację o tym, że przedsiębiorcy, nie mówimy tutaj o przedsiębiorstwach płacących podatek korporacyjny CIT, tylko o tych, którzy rozliczają się w oparciu o PIT i tych jest większość, jeśli chodzi o liczebność. I tu jest sygnał, że oni także zostaną objęci jednolitym podatkiem, aczkolwiek mówi się o tym, że początkowo, czy jak będą zaczynać działalność, to składka na ubezpieczenia społeczne będzie na początku niższa, niż wynika to z podstawy, jaką ma być dochód. No i muszę powiedzieć, oczywiście znowu nie jestem w stanie się do tego odnieść, ale muszę powiedzieć, że no, mam strasznie dużo znaków zapytania i bardzo dużo obaw tego dotyczących, ponieważ oczywiście w tej grupie przedsiębiorców mamy ludzi, którzy prowadzą po prostu samodzielną działalność. To są wolne zawody, zarabiają dużo pieniędzy i może warto rzeczywiście w jakiś sposób doprowadzić do sytuacji, w której będzie się płacić podatek od dochodów. Natomiast tutaj mamy także bardzo dużo takiej działalności przedsiębiorczej, nie wiem, szewc, krawcowa, malutki sklepik, gdzie się z rodziną ten sklepik prowadzi. I muszę powiedzieć, że no, zobaczę, jaka będzie propozycja, ale zaczynam się obawiać o to, czy ten większy podatek, który się płaci, nie będzie zabijać tych najmniejszych biznesików. No może pan Cezary Mech, czy pan sądzi, że ten jednolity podatek może przeszkadzać tym najdrobniejszym przedsiębiorcom, może ich zniechęcać do prowadzenia działalności gospodarczej? Nie wiem, moim zdaniem na to należy tak trochę wrócić może, w związku z tym, że w końcu mamy tych nowych noblistów, no, zacząć czytać, co oni tak... O kontraktach. Tak, co o kontraktach, kosztach agencji, tak. Może wziąć jeszcze poprzednie asymetrie informacji i tak dalej, ale może warto by było właśnie dlaczego czytać, bo wiem, powiedzmy, taka duża dziedzina jest taka dotycząca właśnie tych finansów, to jest nazwa behavioral finance. Ona mówi wyraźnie, że wprawdzie wydaje się, że czasami dobrze jest, tak z góry tak się wydaje, że najlepiej to mieć jedną kieszeń, po co czasami pożyczać, a z drugiej strony później lokować gdzieś jakieś pieniądze na jakiś cel i tak dalej. To jednak okazuje się, że lepiej zarówno w organizacji, jak i dla ludzi jest, jeśli jednak niektóre sprawy są, że tak powiem, dedykowane. Więc jeśli coś dotyczy zysków, to obciążajmy to zyski. Jeśli dotyczy to dochodów, to chcemy to progresywne, to progresywnie dochody. Czyli jednolity podatek panu się nie podoba z tego wniosku? Nie podoba się i powiem szczerze, no, 10 lat temu dokładnie był pierwszy raz pan Wojciechowski przyszedł, powiedzmy, tam premier Maciekiewicz wysłał, żebym po prostu przeczytał ten projekt. I powiem szczerze, mi zajęło to pół godziny, żeby stwierdzić, że to po prostu z tego punktu widzenia, o którym mówię, to jest bezcelowe. Nie powinno się jego kontynuować. Ja boję się, że teraz to jest takie dążenie, żeby było to jednak taka jakaś ukryta forma redystrybucji dochodów, a z drugiej strony no, podwyższenie tego opodatkowania i to, co w jakiś sposób tu poruszył mój przedmówca, rozmontowanie systemu emerytalnego, a więc nie było takiego, że ile uzbierasz, takiej wysokości będziesz miał świadczenie. Pan Witold Gadomski, króciutko, bo jeszcze chciałbym na temat mówić. Ja tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że to będzie
redystrybucja, nawet nie ukryta, ale jawna i chyba bardzo silna, przynajmniej jeśli idzie o to, co wiemy z zapowiedzi ministra Kowalczyka. Wiadomo, że wynagrodzenia, czy generalnie dochody są asymetryczne, to znaczy więcej osób zarabia poniżej średniej krajowej i te osoby dostaną prawdopodobnie jakiś bonus rzędu 100 zł może, natomiast za ten bonus zapłacą te osoby po drugiej stronie tej krzywej logarytmiczno-normalnej dochodów i ich obciążenia będą drastycznie większe. Sądzę, że to mogą być obciążenia większe rzędu 1000 i ponad 1000 zł miesięcznie. No i to przejdźmy do kolejnego tematu. Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało międzynarodową konferencję poświęconą tzw. konfiskacie rozszerzonej. Posłuchajmy relacji reportera Informacyjnej Agencji Radiowej. Polskie rozwiązania mają polegać m.in. na tym, że to sprawca będzie musiał udowodnić, że mienie, które posiada, pochodzi z legalnego źródła. Dopuszczalne będzie również orzekanie przez sądy konfiskaty bez wyroku skazującego. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje we Włoszech, mówi były prokurator krajowy do walki z mafią Roberto Alfonso. To szczególny środek przeciwko danej osobie, tak aby ją zneutralizować. Carlo Chiaromonte z Dyrekcji Generalnej Praw Człowieka i Rządów Prawa Rady Europy mówił, że w wielu krajach obowiązują różne przepisy o konfiskacie. Zaczynając od konfiskaty majątkowej, konfiskaty mienia po mechanizmy administracyjne, przepadek wobec osób trzecich czy konfiskatę bez wyroku. Przygotowywane w resorcie sprawiedliwości regulacje przewidują również przepadek przedsiębiorstwa, jednak do takiej konfiskaty mogłoby dojść tylko wtedy, gdy właściciel był świadomy, że jego firma służyła do popełnienia przestępstwa. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wiadomo, że rząd planuje wprowadzenie w naszym kraju tej konfiskaty rozszerzonej. No i teraz pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie w Polsce, czy złe, czy budzi jakieś obawy, czy też raczej większe nadzieje. Pani Małgorzata Staczewska-Czysztasz. Nie mamy wyboru. Musimy wprowadzić takie rozwiązania, ponieważ to są regulacje unijne, mamy obowiązek je wprowadzić. Natomiast zawsze, jak to zwykle w życiu bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, jaka będzie ta wersja, pod którą niejako tę konferencję międzynarodową zorganizowano, ale ta pierwsza wersja była po prostu trudna do zaakceptowania, ponieważ można było, tak zapisy brzmiały, tak propozycje brzmiały, że można na tej podstawie było wnioskować, że jeżeli, nie wiem, mam firmę i w mojej firmie księgowa czy księgowy zrobi coś niezgodnego z prawem, to mnie się zabiera przedsiębiorstwo, konfiskuje mi się przedsiębiorstwo i ja jestem osobą, która za to wszystko odpada, mimo że kompletnie nie miałam świadomości, że się dzieje. Oczywiście zakładano i mówiono bardzo wyraźnie, że przecież ja jestem osobą albo właścicielem, albo osobą zarządzającą, albo jednym i drugim, w związku z tym ponoszę odpowiedzialność. Ale przecież wszyscy wiemy, że nawet w rodzinie nie do końca wiemy, kto co robi, a co dopiero w przedsiębiorstwie, jeśli jest kilka osób. Druga rzecz, tu nie mam sygnału, czy to nowe rozdanie prac nad tym projektem ustawy będzie eliminować te niejasności i będzie ewidentnie wskazywać, kiedy, kto i w jakiej sytuacji jest odpowiedzialny i w jakiej skali. Natomiast druga rzecz, też trudne do zaakceptowania, bo generalnie jest tak, że to nam trzeba udowadniać winę, a nie my musimy swoją niewinność udowadniać. No i pytanie, w jaki sposób na przykład oceniać, cytował pan redaktor przed chwilą, wątek dotyczący tego, czy ja byłam świadoma jako właścicielka i menedżerka w firmie tego, że coś nielegalnego się w firmie dzieje, czy nie byłam świadoma. No, Żydówka za dużo gada. Nie wiem, no bo w szczytowym okresie działalności liczyło około 300 osób. Do sądów trafiło około 20 aktów oskarżenia przeciwko tej grupie. Około 350 tysięcy gospodarstw domowych w Tokio zostało dziś na krótko pozbawionych energii elektrycznej. Prądu zabrakło m.in. w budynkach rządowych. Awaria zasilania spowodowała zakłócenia w ruchu kolejowym. Przyczyna przerwy w dostawie prądu jest w tej chwili oszuści, ustalana. Złodzieje, przestępcy, no bo jednemu człowiekowi nie zawsze chce się coś robić. To chyba jest oczywiste. Dlatego też temat tutaj mamy takie. Od początku stawiali sprawę jasno, że jeśli ich klient zdecyduje się milczeć,
zaatakować, zrezygnują z jego obrony. A Abdeslam, jak zgodnie twierdzą, zamierza skorzystać z prawa do zachowania milczenia. Agencja AFP podkreśla, że dokładna rola Abdeslama w listopadowych atakach wciąż nie jest jasna. Na swój proces czeka on we francuskim więzieniu. Teraz to wszystko, a kolejne informacje to KFM o 11. Pogoda. Dziś niemal w całej Polsce chmury i deszcz. Sucho będzie jedynie w Trójmieście i tam też najwięcej przejaśnień. A na termometrach od 3 stopni w Zakopanem, przez 8 w Katowicach, Łodzi, Warszawie, 9 w Poznaniu i Wrocławiu, do maksymalnie 10 stopni w Trójmieście i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzisiaj w programie Owczarek o książce Pochwała cienia Tanizaki Junichiro, wydanej przez wydawnictwo Charakter, studiów w Poznaniu, jest profesor Arkadiusz Jabłoński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Myślę, że nie jest łatwo tym wszystkim, którzy opiewają olśniewające cielesne piękno nowoczesnych kobiet, wyobrazić sobie demoniczną urodę owych kobiet sprzed lat. Powiedzą niektórzy, że uroda, którą trzeba kryć pod osłoną ciemności, nie jest prawdziwą urodą. Ale, jak powiedziałem wcześniej, my, ludzie wschodu, stwarzamy piękno z cieni, które odszukujemy w banalnych, najmniej oczekiwanych miejscach. Jak powiada się w starej pieśni, zbierz patyki, zwiąż ze sobą, będzie chata rozsyp, znów znajdziesz się na polu. Tacy już jesteśmy, że piękno znajdujemy nie w rzeczach, lecz w smugach cienia, które powstają przez oddziaływanie rzeczy na siebie, w grze światła i cienia. Fosforyzujący klejnot w ciemności mieni się światłem i barwą. W blasku dnia natomiast gubi gdzieś czar szlachetnego kamienia. Nie ma piękna bez cienia. Podobnie jak to miało miejsce z wyrobami z laki ozdobionymi złotym proszkiem lub masą perłową. Nasi przodkowie związali kobietę z ciemnością. Starali się tak zanurzyć ją w cieniu, tak ukryć jej nogi i ręce w fałdach, długich rękawach i połach strojów, by pozostawić i uwydatnić jeden tylko szczegół postaci – twarz. Jej płaska, pozbawiona krągłości postać może istotnie w porównaniu z kobietą zachodnią wydać się brzydka. My jednak nie sięgamy myślą ku temu, co niewidoczne. To, czego nie widzimy, nie istnieje. Ten, kto koniecznie chce dojrzeć brzydotę, przypomina człowieka, który postanowi pod stuwatową żarówką wnętrze toko Noma w pawilonie do ceremonii herbaty. I tak jak on niszczy bezlitośnie ślady piękna, które tam spoczywają. Tak jest kolejny charakterystyczny fragment. Zauważmy ponownie odwołanie się do cienia, bez którego nie ma estetyki japońskiej, ale bez którego prawdopodobnie nie ma żadnej innej estetyki. Zarówno katedry gotyckie, jak i Stonehenge, a być może nawet i wieża Eiffla, a być może nawet i świątynia Opatrzności Bożej, bez cienia nie ujawnią nam pełni swego wyrazu artystycznego. To jest prawda. Po drugie, mamy tutaj, i będę chciał w tej części, w tym naszym wejściu na antenę, głównie do tego się odnieść, stały kompleks wobec Zachodu. Proszę zauważyć, że cały czas ten cień jest odnoszony do tego rzekomego japońskiego, do tego rzekomego zachodniego światła. Jest tu pewien kompleks, zresztą pan redaktor tu przytoczył bardzo łagodny fragment, tam jest jeszcze taki fragment w okolicach strony 71, 72 bodajże, który właściwie, gdybyśmy chcieli bardzo głęboko w niego wnieść, on by miał charakter wręcz eugeniczny. Tam jest tak technicznie opisana skóra, białość skóry rzekoma kobiet zachodu, którą Japonki starają się nieudolnie naśladować, że właściwie nas to troszkę przeraża w kontekstach bardzo rozmaitych, natomiast ja funkcjonuje na arenie międzynarodowej w sposób, proszę Państwa, ktoś nasiał kongolu i to się rozrosło. To znaczy Japonia jest kiedy ludzie spali, to znaczy, że już jak apostołowie poumierali, nie było nie jest tego, na pewno kto powstrzymuje. Apostołowie umarli, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał kongolu. Tutaj mamy
wydobywa się ze swojego zacofania cywilizacyjnego i potrzebuje dla swojej identyfikacji narracji. Oczywiście każdy kraj, który funkcjonuje na arenie międzynarodowej, no potrzebuje państwo, narracji. Gdyby waszego ojca rewolwerem, to zamordował ojca, wiemy, tak? Że jest niedoskonała narracja o Sarmatach, co on tutaj mówi, która się nie sprawdziła. Ale no to czyżby ten rewolwer nie był obrazą z tego powodu, że twojego ojca ci zamordowano? Czy byś powiesił ten rewolwer na ścianie? Czy byś całował to, przed tym klękał? No właśnie nie. Jesteśmy zacofani. Ona bardzo dobrze wpisuje się w rok 1933. Ja nie chciałbym iść za daleko. No, dwa lata wcześniej Japonia podbiła Mandżurię, Mandżukorę. Co ty chwalicie, swego nie znacie? Jak nie w kierunku Anglo-Ameryki, Białystok, USA, Anglii, Francji, to Japonii. Także Polacy sobie gałąź podcinają, na której siedzą, bo tak nie chcą czytać Pisma Świętego. Biblia nie jest uduchowniona. To znaczy oni nie są uduchowieni, Biblia też nie jest uduchowiona, bo z Biblii Jahwe jest wyrzucone imię Boże Jahwe, jest wyrzucone. Myślą, że Boga oszukali, a sami tymi dupkami zostali głupkami, no bo jak można Boga oszukać? I wciąż człowiek głupi, prawda, że można Boga oszukać. Ale zwróćmy uwagę, wie pan co, panie doktorze, czy możemy zrobić taki eksperyment, znaczy nie jest eksperyment nawet, czy ja panu mogę zadać pytanie, na które na pewno zna pan odpowiedź, jeżeli pan nie zna, to nie jest test pana świadomości, ale jest to proste pytanie, które odzwierciedla taką pewną hiperbolę, jaką możemy odnieść do pochwały cienia. Mogę panu zadać pytanie? No nie dał mi pan, panie profesorze, to właśnie pan to zrobił, zdaje się, kolejne pytanie, rozumiem, co dobrze, pan zadać. Tak, właśnie to zrobiłem, ale to właściwe pytanie jest, pan oczywiście wie, jaka jest najwyższa góra w Japonii. Mount Fuji? Tak jest, tak, a w 1933 roku to nie była najwyższa góra w Japonii. W 1933 roku najwyższą górą, uważaną za najwyższą na terenie Japonii była góra zwana wtedy Mount Morrison, po japońsku Nitakayama. Ona się znajduje na Tajwanie. Ona się nazywa, jeżeli pozwolę sobie skaleczyć język chiński, współcześnie Yushan. Nitakayama? Nitakayama, ta sama Nitakayama. A pamięta pan hasło z takim ataku, bardzo, tak, ale hasło ataku na Pearl Harbor? Ależ oczywiście, ja wiem. Nitakayama, bardzo ciekawy temat, jak doszło do rozkazu. Tak jest, jak najbardziej. Oczywiście to jest być może zbyt zbyt proste skojarzenie. Ale proszę zauważyć, że Japończycy byli mistrzami propagandy. I na sprawa, że uczyli się najlepszy. I to nie jest tak, że Japonia jest jakimś czarnym bohaterem, wbrew tej metaforze cienia świata. Nie, broń Boże. Akurat tak wyszło, że japoński projekt cywilizacyjny w takim kształcie, w jakim był on realizowany, nie odniósł sukcesu, mówiąc bardzo optymistycznie. Natomiast Japonia została z całą również niesprawiedliwością osądzona przez tych, którzy zwyciężyli, którzy również niekoniecznie posługiwali się tylko i wyłącznie światłem. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na ten fakt, że rzeczywiście Tanizaki, mimo że był postacią oddzieloną od życia politycznego, doskonale orientował się w tym, w jakim on kontekście tworzy. I również treści jego dzieł my nie możemy oddzielać zupełnie od okresu, w jakim one powstały. To nie jest przypadek, że właśnie taki esej pod koniec 1933 roku się ukazał w Japonii. I mimo że daleki tutaj jestem od wiązania Tanizakiego z usprawiedliwianiem jakichś nurtów rewizjonistycznych, bo broń Boże, to nie jest tak. Ale zwróćmy uwagę na to, że proste recepty na kultury, które mówią nam, że nasza kultura jest właśnie taka, bo ta inna kultura jest nie taka, to nie jest nasza kultura, one mogą mieć również o wiele dalej idące konsekwencje. I w tym kontekście odczytanie pochwały cienia być może nie jest odczytaniem popularnym, ale wydaje mi się, że w naszym kontekście kulturowym... Przez głupie zwiastowanie, proszę państwa, przez zwiastowanie głupich. Tutaj może do państwa coś dotrze dzisiaj. Jest całkiem sensowne, gdyż mamy również współcześnie wiele bardzo dziwnych opowieści o Japonii, które dotyczą pewnej wyimaginowanej rzeczywistości. Ona po części wspiera się na faktach. Nie jest to może cała prawda, jest to raczej bardziej półprawda w kategoriach kisznerowskich. No na pewno nie jest to trzecia kategoria prawdy, aż tak źle to przeważnie nie jest.
ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze proste narracje, które trwa właśnie do nas, oczywiście, do konstruktywnego pojmowania rzeczywistości. Czyli istnieje również ta ciemna strona samej pochwały cienia. Innymi słowy, dzieło Stanisławskiego nie może zostać wyłączone jako dzieło orzekające o całości kultury japońskiej, nie może zostać wyłączone z własnego zakresu orzekania, że pozwolę sobie na tutaj na taką kartką umną wolę. Nie wiem, czy pan redaktor się z nią zgodzi. Zgadzam się, a skoro już jesteśmy przy Junichiro, to oprócz literatury jeszcze przecież są filmy, i to nie tylko przecież japońskie, bo wspomniany przez pana Klucz, on był sfilmowany i w Japonii, ale też film, tak, ale też... Proza jest naprawdę wystarczająco mocna. Tutaj też Włosi trafili, te Włosi też to byli filmy, zatytułowany Lakiawe, który, co ciekawe, Ennio Morricone napisał muzykę. To znaczy, powiem tak, ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o filmoznawstwo, więc tutaj nie mogę się wypowiadać, chociaż jak mówię, starałem się w miarę przygotować do naszej dzisiejszej rozmowy. To znaczy, z pewnością Tanizaki Junichiro jest twórcą bardzo wielowymiarowym. Dobrze, że ukazują się jego dzieła w Polsce. Dobrze, że mamy nasz polski pomost do dzieł Tanizaki. Już nawet jeżeli ktoś z nas uważał, że te tłumaczenia, które istnieją, są tłumaczeniami wymagającymi poprawy, to przecież każdy może przetłumaczyć, oczywiście. Każdy może zrobić to lepiej. Jak mówił jeden z klasyków polskiej japonistyki, wydając swoje dzieło, być może to niedoskonałe dzieło będzie, on mówił o swoim własnym dziele, dobrym może nie czyni aluzji do tłumaczenia pochwały cieła, pochwały cienia. Niech to dzieło będzie szczeblem do kariery dla kolejnych, którzy zapragną je poprawić. Tak? Bardzo dobrze, że mamy do czynienia z bezpośrednimi tłumaczeniami tekstów, które jeżeli nie byłyby tłumaczone na polski, być może tym łatwiej obrastałyby legendą. Gdyż do momentu publikacji pochwały cienia w tłumaczeniu, jak mówię, doskonałym, bardzo dobrym, ale na pewno jeszcze dałoby się je poprawić, Henryka Lipczyca, poprzez to tłumaczenie my jesteśmy w stanie dotrzeć nieco głębiej do istoty tekstu i jesteśmy w stanie pominąć pewne mity, które nagromadziły się wokół niego, a które związane są ze zupełnie innymi aproksymacjami do tego tekstu. Co poniekąd zdaje się spójne z ogólnymi spostrzeżeniami dotyczącymi orzekania na temat ogółu kultur, które są z natury rzeczy niedokładne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Arkadiusz Jabłoński, japonista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Rozmawialiśmy o książce Tanizaki Junichiro, Pochwała cienia, książka wydana przez wydawnictwo Charakter. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut, o godzinie 11:00 po informacjach wracamy do programu Off-Czarek. Off-Czarek. Nie trzeba nas zachęcać do miłości własnej. Przewodnik finansowy Tok FM. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Dziś kilka zdań o miejscu, do którego warto, żeby zajrzał każdy, kto już prowadzi biznes albo dopiero ma zamiar rozpocząć prowadzenie swojej firmy. To miejsce to rządowy portal biznes.gov.pl. Warto zajrzeć z kilku powodów. Po pierwsze, znajdziemy tutaj informacje, jak krok po kroku zabrać się za organizowanie swojej firmy od momentu rejestracji, przez wybór formy opodatkowania, zorganizowanie ubezpieczeń pracowników, aż po informacje o tym, jak zamknąć i rozliczyć swoją działalność, jeżeli taką podejmujemy decyzję. Po drugie, dostajemy tutaj pakiet pełnych informacji o wszelkich procedurach, niezbędnych dokumentach, możliwych kontrolach, terminach, adresach urzędu itd. Mamy również wyjaśnienia, jak możemy wyjść z naszą firmą za granicę, czy informacje na przykład o naborach wniosków na unijne dofinansowanie w naszej branży i w naszym regionie. Portal ułatwia także internetowy kontakt z administracją, bo przecież coraz więcej spraw możemy załatwić właśnie tą drogą. Najkrócej mówiąc, to swoiste kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, które uzupełniane jest co chwilę nowymi informacjami. Twórcy witryny chwalą się również Centrum Pomocy, które znajdziemy na stronie. Za jego pośrednictwem można skontaktować się z urzędami i poszukać rozwiązania naszego problemu, a podobno 80% telefonów do Centrum Pomocy odbieranych jest w ciągu kilkunastu sekund i już skąd całe wyposażenie. Szakale w kościele, proszę pani. Wszystko w jednym miejscu, zdecydowanie więcej. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog ajotprodukty.pl. Który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście
głębokie. Znalazła rozwiązanie. John Maxwell powiedział, że większość chrześcijan jest wykształcona daleko lepiej od ich poziomu życia. Tak naprawdę chcę, żebym stanął na scenie, żeby ci kazanie biedne poszło, ale żebyś nie musiał stosować tego, co tu powiem. Które pomogło dziecku spokojnie zasnąć. Kocham was rozścieczać. Przyszedłeś tutaj właśnie po to, żeby zdrać więcej religijnej informacji na swój przeładowany dysk i nic z tym nie zrobić. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe, dewelopera na Polo. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zieleni, w odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe Południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Warszawa. www.nowepołudnie.pl. Dlaczego tak wiele bolek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka. Zamiast tego podkreślił wyraz poczucie i miłość. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Środa 12 października minęła 11. Informacje Tok FM, Małgorzata Mostowiec. Litowcy chcą, jak ustaliło Tok FM, by prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie Karakali. Posłanka Katarzyna Lubnauer zgłosiła się do prokuratury jako organizatorka czarnego protestu. Z aptek znikają popularne plastry antykoncepcyjne. PSL chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak ustaliło radio Tok FM, list w tej sprawie trafi dziś do prezydenta Andrzeja Dudy, a chodzi o zerwane, jak twierdzą Francuzi, przez Polskę negocjacje w sprawie zakupu śmigłowców Caracal dla naszej armii. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka, która zna więcej szczegółów dotyczących wniosku ludowców. Karolino, dajemy prezydentowi szansę, bo jako zwierzchnik sił zbrojnych zabrał w tej sprawie głos, mówił mniejszość ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Koniec z tym uśpieniem pana prezydenta. Nie brałem odpowiedzialności. Jest wierzchnikiem sił zbrojnych. W tej sprawie musi się wypowiedzieć. Pilna Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest po prostu potrzebna. Politycy opozycji na gorąco komentują też w Sejmie Porannej niewybredne słowa wiceszefa MON dla TVN24 o Francuzach, którzy od nas kilka wieków temu uczyli się jeść widelcem. Bartosz Kownacki wspominał także Henryka Walesego, Francuza, który został polskim królem, ale uciekł z Warszawy do Paryża. Sławomir Neumann, szef klubu PO, kwituje te wypowiedzi dość dosadnie. To jest coś nieprawdopodobnego. Myślę, że ktoś albo coś dolewa rano do herbaty, że takie rzeczy opowiadają, albo oni rzeczywiście już są na takim etapie absurdu i odrealnienia od świata, że są gotowi zaatakować każdego, który tylko źle spojrzy na Prawo i Sprawiedliwość. Negocjacje z Airbus Helicopter z producentem Caracali zostały zapowiedziane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w kwietniu ubiegłego roku, ruszyły w maju. Trwały także po przyjęciu władzy przez PiS. W ubiegłym tygodniu resort rozwoju poinformował o ich zerwaniu z powodu niesatysfakcjonującej umowy offsetowej. A że w Sejmie mówiła Karolina Lewicka. Organizatorek czarnego protestu było tyle, ile kobiet w nim uczestniczących, mówiła w poranku Radia Tok FM posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, dodając, że ona jest jedną z nich, zaś prokuratura ośmiesza się, wszczynając ich poszukiwania. Przypomnijmy, gdańscy śledczy w tej sprawie zwrócili się do władz Warszawy po zawiadomieniu złożonym przez Solidarność, która twierdzi, że jej znak bezprawnie wykorzystano podczas marszu w stolicy. Każda z nas się czuje organizatorką, każda z nas się czuje, że biorąc w nim udział, powinna teraz przystąpić do do prokuratury, niech nas skarżą. To prokuratura będzie biedna, bo będzie musiała rozpatrywać każde zgłoszenie, próbuje sprawdzać w idiotyczny sposób, że ta kobieta nie żyje. To prokuratura mówi, że została zawiadomienie o Solidarności. Myślę, że jakaś nie powinna to umorzyć. Może dużo ważniejsze śledztwa, na przykład w kwestii niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nawet w rozmowie z Dominiką Wielowiejską potwierdziła, że ona sama do prokuratury już się zgłosiła za pośrednictwem internetu. W internecie pojawiła się specjalna petycja do prokuratury okręgowej w Gdańsku, do prokuratury krajowej i prokuratora generalnego. Mogą podpisywać ją ci, którzy czują się organizatorami czarnego protestu. Przygotowała ją feministka i socjolożka Anna Andrejańska. A liczba podpisów pod tą petycją stanowi, że jest ich już kilka tysięcy. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obiegu popularne plastry antykoncepcyjne węgierskiej firmy Gedeon. Na razie nie wiadomo, czy mogły zaszkodzić pacjentom, a o przyczynach tej decyzji teraz Joanna Mokosak jest ze mną w studiu. Chodzi o 7 produktu, a powód, jak czytamy w oświadczeniu inspektoratu, to stwierdzenie wyników
stabilności poza specyfikacją. Co się kryje pod tym tajemniczym stwierdzeniem? Jak udało mi się ustalić, chodzi o to, że zawarta w klastrach hormonalna substancja czynna, która powinna stopniowo przez tydzień uwalniać się do organizmu kobiety, nie wchłaniała się równomiernie. Teraz inspektorat czeka na analizę ryzyka, którą przygotowuje węgierski producent. Ma być gotowa jeszcze dzisiaj i dowiemy się z niej, czy wada plastrów może oznaczać, że były nieskuteczne bądź w jakikolwiek sposób niebezpieczne dla kobiet. Dobra, no. Producent planuje też uruchomienie specjalnej infolinii. No ale da 523. Dobra. Aktu oskarżenia Krasowiak ponownie został uznany winnym założenia związku o charakterze zbrojnym, czyli gangu, który zajmował się zabójstwami, rozbojami, handlem bronią oraz produkcją i sprzedażą narkotyków. I tym razem, podobnie jak w pierwszym procesie, Janusz T. usłyszał wyrok 25 lat więzienia, natomiast uważany za egzekutora gangu, Zdzisław L., pseudonim Zdzicho, został skazany na dożywocie. Grupa Krakowiaka działała w Polsce w latach 90., a główny proces jej członków toczy się w specjalnie przygotowanej sali na terenie koszar policji w Katowicach. Sąd właśnie odczytuje wyroki i ich uzasadnienie. To są informacje radia TOK FM, Arni Spot i Agnieszka Radwańska, która w swoim pierwszym nie straciła tylko 3 geny. Polska zmiana z niepodpowiedzianą magią. A o szczegółach Krzysztof Sobiecki. Nie rób tak tylko łatwo parkę szczególnie. Łatwe zwycięstwo Polki, Agnieszka Radwańska wygrała 6-1-6-2. W rundzie zmierzy się z Jewginią Rodiną. Z Rosjanką grała dotąd tylko raz i to 11 lat temu, gdy obie zaczynały kariery. Wtedy Radwańska wygrała. Dziś jest trzecią rakietą świata. Rodzina zajmuje 103 miejsce w rankingu. Oprócz Radwańskiej w najlepszej 16 turnieju jest także Magdalinet, którą czeka mecz z wyżej notowaną Amerykanką Alison Risk. Teraz chodzi o głupie zwiastowanie, że upodobało się Bogu. Świat przez głupie zwiastowanie. I tutaj będzie pokazany szpan, szpanowanie. Jak ci, co są niedowartościowani, jak chcą być książętami, szlachtą z Saskiej Kępy i francuskiej. Ostatecznie wypowie się w tej sprawie. Za chwilę jeszcze kogo za pogoda. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Dziś w Polsce nadal pochmurno i deszczowo, z przejaśnieniami na wybrzeżu, tamtejsze opady będą mniejsze niż na południu kraju, o ile w ogóle wystąpią. W Kielcach i Krakowie 7 stopni, w Warszawie, Lublinie, Toruniu 8, we Wrocławiu i Poznaniu 9, a w Trójmieście oraz w Szczecinie 10 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. To nie było tego, gdzie nie, no. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Jestem przekonany, że nasi słuchacze bezbłędnie rozpoznali ten głos. Państwo i moim gościem jest pan Janusz Sielicki, Sokolnik, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To był Sokół. Tak, Sokół wędrowny, aczkolwiek nie jeden, bo to jest również młode w mieście. Kiedy państwo na przykład wybierają się na wakacje do ciepłych krajów albo do zimnych krajów, albo do Wiedźminy, albo gdzieś, i siedzą państwo w samolocie i mówią, o fajnie, mamy leci z nami pilot, pewnie jest wyszkolony, więc powinno się obyć bez żadnych nieprzewidzianych sytuacji. To nie zdają być może sobie państwo sprawy, że oprócz pilota i obsługi samolotu czuwają na lotnisku jeszcze między innymi sokoły. Tak, w większości lotnisk w Polsce, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, pracują sokolnicy. Najbardziej niebezpiecznym momentem lotu jest lądowanie i start. A dla ptaków taka duża powierzchnia trawy najczęściej jest bardzo interesująca. Można sobie coś wydłubać, jakiegoś robaka znaleźć i tak dalej. Ale w związku z tym ściąga je to z dużej odległości. Dlatego stosuje się wiele technik odstraszania ptaków, natomiast najbardziej efektywna jest technika biologiczna, czyli żywy drapież. A wszelkie inne techniki, różne próby tam z psami, z strzelaniem i tak dalej,
odtwarzaniem dźwięków. To super szybka kapitulacja. Myślę, że pouczą, że to tylko fake, za po dwóch, trzech razach przestają na to reagować. Natomiast żywy drapieżnik, który zawsze może zaatakować i zabić, a jest czymś, czego nie można zastąpić. Czyli jak na przykład czasami autobus wiezie nas po płycie lotniska i zobaczymy w takim kapturze może misiurę, w misiurze wielka skórzana rękawica, długi, ciemny płaszcz i miecz. To właśnie jest okolnik. No, najczęściej bez misiury i bez miecza, tylko najczęściej jest to po prostu samochód, który gdzieś jedzie wokół lotniska i z niego puszcza się sokoła. To jest to dodatkowy element, żeby tak kojarzył, że ten samochód to jest niebezpieczeństwo. Jeżeli taki samochód się gdzieś pojawia, to one też uciekają. Przypadów jest wiele, na przykład na lotnisku w Okęciu przed wprowadzeniem sokolnika było kilkanaście wypadków, znaczy zdarzeń tak zwanych. Rocznie po wprowadzeniu sokolnika praktycznie wiele nie zdarzyło przez ostatnie 20 parę lat. A jest to bardzo niebezpieczne. Ostatnio było pełno takich sytuacji, było pełno informacji w mediach, na przykład pokazujących witek ptaka w dziób samolotu. Albo słynny samolot, który wylądował na rzece Hudson, to właśnie przez to, że wpadł na stado gęsi, a lotnisko w Nowym Jorku nie posiadało wtedy lony sokolników. A sokoły nie dają się wesprzeć? Silniki? No, to na tym polega, że jak puszczamy ptaka, to musimy wiedzieć, co się dzieje. Sokolnicy, którzy pracują na lotniskach, wiedzą dokładnie, kiedy jest start i najczęściej robią to w tych momentach, kiedy jest przerwa pomiędzy lądowaniami i startami. Zatem reagują też na to, że gdzieś się pojawiają ptaki. To są jakby dwa obszary. Jeden to jest taki, że na bieżąco je przeganiają, a po drugie reagują w sytuacji, kiedy coś się pojawi w niewłaściwym miejscu. Tam jest jakby problem taki, że z jednej strony są tak gatunki osiadłe, miejscowe, tak? I one się szybko uczą, że już tam to miejsce nie jest przyjazne. Większym problemem są ptaki, które migrują i one po prostu przylatują, trzeba reagować, żeby je przekonić od razu z tego miejsca. Ale jest lotnisko, na którym jest dużo lądowań i startów, więc myślę sobie, takie główne miasta, no to Sokół właściwie nie miałby szansy polecieć, bo ciągle ktoś startuje, ktoś ląduje. Puszcza się go nie na głównym pasie startu, bo najczęściej to nie na tym betonie one siadają, na tej trawie, która jest I Sokół wie, tutaj pan, to co nie będę latał. Przede wszystkim sokolnik wie, jak go puścić, prawda? I jak z nim pracować. Pamiętajmy o tym, że sokolnictwo to jest generalnie sztuka polowania z ptakami drapieżnymi ułożonymi na zwierzynę w naturalnym środowisku. Ten aspekt, o którym pan mówi, to jest tylko jeden z aspektów, że można jest sokolnictwa do celu naszych ludzi. Natomiast cała sztuka polowania z ptakami drapieżnymi, cała sztuka sokolnictwa, to przede wszystkim polowanie w terenie. W tej polowaniu biorą udział co najmniej dwie strony. Czyli człowiek i sokół, a często jeszcze pies albo i koń. Jakby współpraca między nimi to jest coś, co jest ważne, z czego uczymy tego ptaka czasami przez wiele lat. Taki sokół może żyć 20 lat, a poluje się z nim przez ten cały czas, w związku z tym on się zarówno uczy, jak i sokolnik się uczy, jak współpracować, jak go puścić, żeby on poleciał tam, gdzie trzeba. Czyli człowiek, pies, koń, sokół, czasami jeszcze flinta i naprzeciwko biedny parzon, krówi. Mam wrażenie, że się jednak siły nie są wyrównane. Flinta nie, sokolnictwo. Albo polujemy z bronią, albo polujemy z sokołem. Tutaj nie używa się dwóch narzędzi jednocześnie. Wbrew pozorom w naturze jest tak samo. Ten baran, czy kuropatwa, czy zając również ma więcej szans, niż nam się wydaje. Tak naprawdę wśród ataków i w naturze, i w naturze polowania 3/4 jest nietrafionych. A zwierzyna wbrew pozorom bardzo dobrze sobie z tym radzi. I trzeba też wspomnieć o tym, że od zeszłego roku sokolnictwo zostało wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tak, jest to nasze osiągnięcie. A właściwie taka nowa konwencja z 2003 roku UNESCO, wszyscy znają tą starą konwencję, która mówi o ochronie dóbr materialnych i przyrody, na przykład Puszcza Białowieska, czy Stare Miasto w Krakowie, czy w Warszawie i wiele innych zabytków. Natomiast tak, jest to nowa konwencja niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chodzi o takie tradycje, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie i nie są związane z wyprodukowaniem czegoś materialnego. Tak jak na przykład nie. A
narciarstwo, koronkarstwo, śpiewy, tańce ludowe i tak dalej. Jest to coś, co bardzo łatwo może zaniknąć, a wymaga ciągłego treningu, powtarzania, uczenia się. Sokolnictwo jest taką sztuką, przy czym jest chyba jedną z najstarszych na świecie. Sokolnictwo jest od roku wpisane w Polsce, a od 2010 roku jest wpisane na listę UNESCO w imieniu pierwszych 11 krajów. Potem ta lista będzie poszerzana. Mam nadzieję, że Polska również dołączy do tego grona. Pracujemy nad tym, żeby Polska również zgłosiła do UNESCO sokolnictwo, żeby dołączyć ją do tych 20 krajów, które już to zrobiły. Czyli na razie od roku jest do krajowego. Tak, bo Polska dość późno ratyfikowała tę konwencję, mimo że ona jest z 2003 roku i wtedy została przez Polskę podpisana, to ratyfikowana została dopiero w 2 latach. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Informacje o godzinie 11.20 już za kilka minut. Dzisiaj o sokołach i sokolnictwie rozmawiam z panem Januszem Sielickim, sokolnikiem, wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt. Po informacjach, już wiemy, że chronią samoloty. Po informacjach porozmawiamy o polowaniu. Nie, to nie był wystarczający aplauz. Informacje o godzinie 11.20, po informacjach. Musicie zrozumieć, że nasz kościół liczył 2 lata temu mniej niż 20 osób. Dzisiaj spotykamy się w dwóch miejscach. Providence High School i Fortridge High School w Hrabstwie Union. I dobrze ponad 1200 osób doświadczy uwielbienia. Od lutego widzieliśmy, jak 600 osób oddało życie Jezusowi, w tym 18, które oddały życie Jezusowi w ubiegłej niedzieli. Podczas nabożeństwa w szkole Kłopłac. I jeśli jesteś u mnie, pewnie się dziwiliście. Na pewnością słyszą liczba. Czy chodzi tylko o liczby? Przepraszam. Tak. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasy kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku. Od godziny 18 z programem Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. Pan chce, żebyśmy ufali tylko jemu, a nie liczbom. Reklama. To Bóg daje wzrost kościołowi. Nie, stuksiana. Nie wiesz, co ja mam na głowie. Moje włosy sterczą na wszystkie strony, a do tego są suche i straciły blask. Zastosujmy regeneracyjne serum do włosów, które odżywia i wzmacnia włosy dzięki połączeniu oleju rycynowego z wyciągiem z nasion karot, a ekstrakt z kiełków soli i pszenicy nawilża je i chroni. Nieźle. Ja mam nawilżone, gładkie, lśniące włosy. A do tego są wzmocnione i nie wypadają. Lubię to. Zależy od liczebnego wzrostu. Już w ten weekend północne targi nieruchomości i firma urządzamy pod klucz zapraszają do hali Gostrzy Stulikowej 21 na wielką wyprzedaż mieszkań i domów z Białej i północnego pasma warszawskiego. To właśnie tutaj znajdziesz tysiące mieszkań i domów z dopłatami MDM. Najtańszy kredyt i pełną ofertę Białej, Tarnówka i okolic. Oraz kupisz najnowsze pakiety wykończenia firmy urządzamy pod klucz.pl. Na Białołęckie targi nieruchomości zapraszamy cenas Victoria Dom S.A. Pobierz darmowy bilet na www.targi.północ. Do tej pory to niepowtarzalne doznanie smakowej jeździłeś na smutką kębę do restauracji Dom Polski. Teraz możesz także na starym okątów. Restauracja Dom Polski przy ulicy Wielewskiej z zatkaczy daniami kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Oraz wynikami na każdą okazję z własnej powoli, dziecko. Jedno drugie może wstać. Jedno do torebki, tu nawet jest ten o jedno tu. Restauracja Dom Polski, ulica Belwederska 18a oraz Węgrzyk. www.restauracjadompolski.pl. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na 10. edycję All About Freedom Festival. 16 filmów, dokumenty, fabuły, 5 polskich premier, debaty, warsztaty i wystawy, a także instalacja dźwiękowa Ogród Powolności. W programie koncerty solowe m.in. Mikołaja Trzaski i Ola Walickiego. All About Freedom Festival od 14 do 22 października. Bilety, system online i kasy ECS. Szczegóły ecs.pl. Masło, ludzie, masło! W Lidlu masło łaciate po 3,39 za 200 gramów. Do chlebka, do bułeczki, do rolniczka, do jajeczniczki na maśle. W Lidlu masło po 3,39 za 200 gramów. Do smarowania, do pieczenia, do klarowania, do kupienia. W Lidlu masło po 3,39 za 200 gramów. A jak kupisz masło łaciate po 3,39, co dalej?
kupiłeś? No, no ja nie wiem, tam brałeś spleja. To było jedno z najistotniejszych rzeczy, jaką no i to jest zaświadczenie. Suplement diety Preventix. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60, ale z podwójną dawką. Preventix jest wzrasta na dzięki podwójnej dawce 500 mg. Zatykanie mam. Standardowym kąsunką oleju z motrobrekina, ale to nie wszystko. Preventix jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventix ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventix. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Onet, czytaj. Witaj, tu nowa aplikacja Onet. Odkryj mój nowy design. Oglądaj programy Onetu, gdzie chcesz i korzystaj z funkcji czytania wiadomości. Jak słychać, nowa aplikacja Onet mówi sama za siebie. Powiesz ją bezpłatnie już dziś. Polecam Jarek Kruśnia. Czytanie w łóżku? Uwielbiam. Mecze w ulubionym fotelu o każdej porze. Proteczki w wymarzonej kuchni. Tańczyć tango na nowej podłodze. Posto. Metro Wolumna Jagiellońskiej. Tak się urządzi. Meble, podłogi, łóżka, kuchnia. Wszystko do domu i mieszkania. A już niedługo super zabawa po zakupach. Meble, łóżka, Jagiellońska 82. No tak, jak uważam. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Minęło 11.20, Anna Draganek, zapraszam. Polskie Stronnictwo Ludowe chce prezydent w trybie pilnym zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o zadanie, twierdzi Airbus Helikopters przez polską stronę negocjacji w sprawie zakupu karakali dla polskiej armii. Jak ustaliło Radio TOK FM, list w tej sprawie do Andrzeja Dudy ma trafić jeszcze dzisiaj. Mówisz o ludowców. Włodzisław Kosiniak-Kamysz. Koniec z tym uśpieniem pana prezydenta. Nie braniem odpowiedzialności. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. W tej sprawie musi się wypowiedzieć pilna Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest po prostu potrzebne. Wczoraj w liście otwartym dla premier Balty Szydło Airbus Helikopters poinformował, że to strona polska czekała negocjacje w sprawie dostawy śmigłowców dla naszej armii i zaprzeczył, jakoby nie przedstawił propozycji offsetowej zabezpieczającej interesy polskiej. Później firma zapowiedziała też, że będzie walczyć o odszkodowanie. 25 lat więzienia dla krakowiaka. Sąd okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie Janusza T., szefa swojego gangu działającego w latach 90. Na dożywocie skazano uważanego za egzekutora grupy Czesława L. Pseudonim Cicho na 25 lat. Byłego szefa mafii szczecińskiej Marka L. Pseudonim Oczko za zlecenie jednego z zabójstw. Zdaniem śledczych gang kierowany przez krakowiaka należał do najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce. Jak zeznawali świadkowie koronni, w szczytowym okresie działalności liczył około 300 osób. Piotr R., mężczyzna, który pobił profesora Uniwersytetu Warszawskiego za to, że w tramwaju mówił po niemiecku, usłyszał już zarzut, a śledczy planują wystąpić do sądu o jego aresztowanie. Piotr R. został zatrzymany w poniedziałek, grozi mu do 2 lat więzienia. Słuchasz informacji TOK FM. To jest jeszcze papież Franciszek, który zorganizował charytatywny mecz w Wolfsburgu. Na boisku pojawią się weterani światowych drużyn, m.in. Argentyńczyk Diego Maradona, a także Brazylijczycy Ronaldinho i Roberto Carlos. Zespół z meczu trafią na pomoc ofiar sierpniowego trzęsienia ziemi we Włoszech. Do sprawy wrócimy w informacjach w samopołudnie, a kolejne informacje TOK FM o 11.40. Pogoda. Dziś niemal w całej Polsce chmury i deszcz. Sucho będzie jedynie w Trójmieście i tam też najwięcej przejaśnień. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem, przez 8 w Katowicach, Łodzi i Warszawie, 9 w Poznaniu i Wrocławiu, do 10 stopni w Trójmieście. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nigdy nie zostali skonfrontowani z rzeczywistością własnej winy. Nigdy nie zaufali Chrystusowi, że byli spadli na drzewo. Myślę, że naśladują Chrystusa, idąc za Jezusem pokazywanym przez ich pragmatycznych kaznodziejów. Zatem przyłączają się do Kościoła na skutek czego zapewne się fałszywymi konwertytami, którzy myślą, że Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio pani Janusz i Sokolnik, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Sokół. Mówiliśmy o sokołach w służbie lotnictwa. Więc tak naprawdę w niego nie wierzą. Teraz o sokołach w służbie eksterminacji innych zwierząt, polowania. Bo sokolnictwo, rozumiem, jest takim terminem, który nie tylko obejmuje polowanie z sokołem, ale rozumiem, że polowanie szerzej z ptakami.
Tradycyjnie przyjęło się w Polsce używać jednego słowa sokolnictwo. Także francuscy są dwa różne słowa na polowanie z sokołami, z ptakami wysokiego lotu i niskiego lotu. Niskiego lotu, czyli jaszczębiem i odłem, ale u nas jest jeden. W praktyce łowy z sokołami mogą oznaczać zarówno polowanie z jaszczębiem, z orłem, jak i z sokołem, jednym z gatunków sokołów. Generalnie różnice są takie, że ptaki typ wysokiego lotu, czyli sokoły, są takie, które puszcza się wysoko, one wzbijają się i wtedy, kiedy wypuszczymy zwierzynę, one uderzają z góry. Między innymi sokół wędrowny uważany jest za najszybsze zwierzę na świecie, gdyż w takim ataku pionowym spada jak kropla i osiąga prędkość do 300 km na godzinę, jak hamuje. To spada skrzydła i hamuje. Jakby to nie zdarza się, żeby uderzył o ziemię. Z tym, że sokół potrafi się wzbić na taką wysokość, że my go nie widzimy. Tak, na 1000 metrów z tej wysokości uderzyć, gdyż nie bez powodu sokolowo. A mogę powiedzieć z doświadczenia, że na przykład pustułka siedząca w odległości 50 metrów widzi pasikownika w trawie. Tak, a dla nas jest to zielona przestrzeń na której nic. Ich ostrość wzroku jest naprawdę duża. Natomiast inaczej poluje się z orłem czy z jaszczami, bo są ptaki niskiego lotu, czyli puszcza się albo z ręki i one gonią aktywnie zwierzynę nie tak lotem z góry, a lotem na skrzydłach. I tak samo orzeł. W związku z tym są zupełnie inne techniki polowania. Z sokołem to jest tak, że puszczamy go, potem pies wystawia ptaka, płoszy się go i wtedy sokół uderza, a z jaszczębiem na przykład, czy z orłem idzie się ławą przez pole i wtedy jak się podrywa zając, czy w przypadku orła sarna, czy lis, puszcza się go i on to dogoni lub nie. Fakty są takie, że w większości przypadków nie. Tak samo zresztą w przyrodzie większość ataków jest nieudana. Czyli orzeł, sarna, lis, jastrząb, zając. Zając to jest ta wielkość, a sokoły to pół. Jeden z liderów ruchu, Brian McLaren, również wymienia Richarda Fostera jako kluczowego mentora nowo powstającego kościoła. Można spróbować i na gęsi, ale to już jest trudne, bo jest duża i wcale nie taka łatwa to zrobić. Czyli to nie udźwignie? Razem z Johnem O'Hare'em. Nie, one nigdy nie dźwigają. Celem nie jest znoszenie, a to jest zbicie na ziemi. Polega on na tym, że możesz mieć bezpośrednią łączność z Bogiem, jeśli wykonujesz konkretne ćwiczenia. To już jest często rola sokolnika. Też w naturze ptaki patrzyli i sokolnik jest katem. Jest katem, tylko po prostu pomaga skrócić cierpienia zwierząt. No ale on organizuje, rozumiem, te cierpienia na początek. No, to jest to naturalny proces, dokładnie tak samo dzieje się w przyrodzie, tylko że w przyrodzie ten jaszcząb, zjadając swoją zdobycz często, znaczy nie zwraca na to uwagi, czy ona jeszcze żyje, czy nie, po prostu zaczynają jeść. Ale jak nauczyć sokoła, żeby nie jadł? Albo czy on nie? Nie uczycie go, żeby nie jadł. To jest jakby naturalny proces. Sokolnik jest tylko uczestnikiem tego procesu, który wygląda tak samo jak w naturze. Nie uczy się ptaka liść rzeczy, których nie robiłby w naturze sam. Po prostu tak jak polował, tak poluje, tylko że z pomocą i wykorzystaniem człowieka. Generalnie sokolnictwo jest jednym z najstarszych sposobów polowania, zdobywania pożywienia, jak wiemy, gdyż najstarszy znany nam petroglif z Fachanu, z Iranu, liczy około 8000 lat przed naszą erą i przedstawia człowieka polującego już w takim i z psem, a więc jakby ta technika polowania dość dawno powstała. Można sobie wyobrazić, że ktoś kiedyś obserwował polującego sokoła i zobaczył, że on coś tam złowił, podszedł, zabrał mu, potem pomyślał, żeby wykorzystać tego ptaka, żeby zrobili to razem. Ciekawe jest to, że tak by to jest tematem wpisu do UNESCO i na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, że te tradycje bardzo łatwo mogą zaniknąć i wymagają tego, żeby je wspierać, żeby przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie wymaga przekazywania wiedzy. Mieliśmy zresztą taki przypadek w Polsce, gdyż sokolnictwo było bardzo popularne przez całe wieki średnie, największym rozkwicie w latach w wieku XVI-XVII, a potem wraz z wynalezieniem broni stawało się troszkę mniej popularne, takim, tak powiem, nożem w plecy były rozbiory, gdy zabierano majątki szlachcie po kolejnych powstaniach. Ona również przestawała uprawiać sokolnictwo i w efekcie pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku sokolnictwo w Polsce prawie zanikło, były dosłownie pojedyncze znane osoby, które się tym zajmowały. Po wojnie oczywiście na początku II wojny światowej, na początku ludzie w ogóle się tym nie zajmowali, gdyż czasy były niesprzyjające w ogóle jakiejkolwiek tego typu działalności. Dopiero w latach 60. pojawiło się kilku
zapaleńców. Mój ojciec stworzył pierwszy klub sokolników w Tucholi, w Technikum Leśnym. Właśnie obchodziliśmy 45-lecie. W 1972 roku doprowadzili do legalizacji sokolnictwa i powstało Gniazdo Sokolników, czyli taka organizacja skupiająca większość sokolników w Polsce. No dobrze, ale jak się z tymi ptakami pracuje? Bo trzeba się jakoś z nimi zaprzyjaźnić. To jest daleko idąca antropomorfizacja, mówienie o przyjaźni ze zwierzęciem, przynajmniej w przypadku takiego zwierzęcia jak ptak. Generalnie jest to oparte na pewnych technikach, które się nie zmieniły od tysiącleci. Uczymy te ptaki, przywołujemy je, oczywiście dając im w zamian kawałek mięsa. No i że kury można przywołać, dzikaczki to łatwiej, a sokoła? No tak, ale to troszkę w innym celu. Natomiast to nie, żeby je nakarmić. To było troszkę podobnie. My tworzymy jakby, można powiedzieć, uczymy je przychodzenia najpierw na rękawice, gdzie dostają kawałek mięsa, potem się kojarzą, że samo pokazanie rękawicy sygnał, żeby przyjść. A używamy też takiego tak zwanego wabidła, na którym również one się uczą, że można do niego przylecieć i tam jest kawałek mięsa. W ten sposób uczą się przylatywać do człowieka na dźwięk lub na gwizd lub na sygnał wizualny, tak, czyli właśnie pomachanie tym wabidłem. No dobrze, ale ja rozumiem, że sokoły nie są głupie. Jakoś bardzo. No i rękawica, mięso, rękawica, mięso, potem sama rękawica przychodzi, nie ma mięsa, mówi, dobra, to nie wraca na te rękawice.